cały czas gramy, a program jest bardzo dynamiczny. Wczoraj dostaliśmy informację, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji włącza się w orkiestrę. W sobotę zaczynamy od godziny 12 do 13.30. Na torze lodowym będzie wośpowa ślizgawka, a później już przenosimy się na niedzielę. Od 10 bawimy się na rynku galicyjskim, później od 16 na dziedzińcu zamkowym w Muzeum Historycznym. I co ważne, będą samochody rajdowe prezentowane przez zawodników rajdowych, którzy brali udział i biorą cały czas w różnego typu rajdach. Będzie można z nimi porozmawiać, będzie można sobie zrobić zdjęcia, a także przebąkują, że jeżeli pogoda na to pozwoli, będzie możliwość przejazdu ulicami Sanoka. O godzinie 19 pojawi się orkiestra Dęta, która da koncert muzyki znanej i lubianej. Nie będą to marsze, jak każdy kojarzy orkiestrę Dętą. Będą też marzonetki Vivid z Jaciora i o godzinie 20 Teatr Ognia Boema, który wystąpi ze światełkiem do nieba. Myślę, że to są takie najważniejsze punkty. Wszystkich zapraszamy, będzie mnóstwo wolontariuszy, będą kwestować po Sanoku, po okolicy. Mamy też mocną reprezentację w Bieszczadach, w Nowym Łupkowie, w Cisnej. Także mam nadzieję, że będzie gorąco, będzie się działo i każdy będzie zadowolony. Wspólnie też i z Muzeum Historycznym, dwie instytucje kultury miasta Sanoka zjednały swoje siły, ale nie tylko instytucje, bo przecież wiele, wiele innych organizacji, osób, które zaangażowały się w to, aby ten właśnie finał odbył się w Skansenie. Już w najbliższą niedzielę od godziny 10 możemy spotkać się na Rynku Galicyjskim, gdzie wszyscy chętni mogą uczestniczyć w takim jarmarku podkarpackim, jarmark nawiązujący już do takich naszych tradycji, tych jarmarków bożonarodzeniowych czy wielkanocnych, także dużo dobrego jedzenia, nie tylko wystawcy, ale też dodatkowe atrakcje, bo i będą morsy tutaj w Skansenie i bieszczadzka banda, także że przed Skansenem będą kłady, wiele, wiele innych atrakcji, występy zespołów folklorystycznych, to wszystko w obrębie rynku galicyjskiego. Czy jest to dla nas ważne? Tak, jest to dla nas ważne, bo to jest też inicjatywa taka oddolna, a my bardzo często współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami czy fundacjami. Tych imprez wszelakich jest u nas naprawdę, naprawdę dużo. Poza tym całe zaplecze, którym możemy się tutaj pochwalić, powoduje, że miejsce jest to chętnie wybierane, a też i dla Sanoczan, ale nie tylko dla zwiedzających, jest to dodatkowa atrakcja, że tutaj w obrębie muzeum takie wydarzenie może mieć miejsce. Nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, bo po raz kolejny odbędzie się bieg na terenie muzeum, policz się z cukrzycą. To Łukasz Łagożny, Sanoczanin, będzie tą osobą, która będzie prowadziła cały bieg, także że rzeczywiście ktoś, kto troszeczkę biega, a chce jeszcze przy okazji zobaczyć, jak w tej zimowej aurze wygląda muzeum, zapraszam w najbliższą niedzielę. W ubiegłym roku Sanocki Szpital został zasilony sprzętem za około 400 tysięcy złotych. Jest to potężna dawka, jeżeli spojrzymy na to, co udaje się w Sanoku zebrać podczas licytacji i podczas zbiórek kwest ulicznych. Wyposażone zostało również Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe. Ono w tym roku będzie z nami kwestować i na rynku, i na zamku. Na rynku można będzie podejść, zobaczyć, jak wygląda pierwsza pomoc. Ratownicy będą tam prowadzić pokazy. Będzie można spróbować swoich sił, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Będzie rozstawiony specjalny namiot. Także Sanok cały czas korzysta. Co roku otrzymujemy sprzęt, czy to Bieszczadzkie Pogotowie, które ma obiecane w tym roku od Jurka Owsiaka, który odwiedził nas, kolejny sprzęt i mam nadzieję, że szpital, bo o tym, co rozmawiamy, to jest sprzęt około 1 000 000 złotych, jeżeli chodzi o walkę, skuteczną walkę z sepsą. Postanowiliśmy przywołać sylwetkę Tomasza, przypomnieć jego postać i przygotowaliśmy wystawę czasową, jednodniową, a zatem to dość wyjątkowy pretekst do odwiedzenia Muzeum Historycznego. Na wystawie znajdą się pamiątki osobiste, najrozmaitsze atrakcje kolekcjonerskie, w tym choćby słynny nekrolog Tomasza. Zatem warto w ten dzień odwiedzić muzeum, choćby z tego powodu. Zapraszamy na dziedziniec zamkowy, będzie działo się dużo rzeczy, dużo atrakcji przygotowali organizatorzy
sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a przy tym jest to zawsze pretekst do wejścia do muzeum. Muzeum będzie czynne do godziny 20, Galeria Beksińskiego, zatem dłużej, trochę taki właśnie ukłon w kierunku organizatorów. Wolontariusz będzie miał ze sobą identyfikator oraz taką puszkę Żyj zdrowo w zdrowym świecie, 31. edycja. Zbieramy dla wszystkich pieniądze, ponieważ walczymy w tym roku z sepsą, która jest dużym problemem, nawet z dyrektorem Sanockiego Szpitala, gdy rozmawiałem, to też mówił o tym, że przydałby się sprzęt. Taki wniosek też został złożony do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzony. I to są chyba najważniejsze informacje. Zapraszamy wszystkich gorąco, serdecznie. Mam nadzieję, że każdy jest w stanie chociaż złotówkę wrzucić do puszki.